20. dzisiejszego spotkania zawodników obydwu zespołów. Przed nami spotkanie o mistrzostwo trzeciej ligi. Siarka Tarnowrzeń, Hełmianka, Hełm. I proszę Państwa, samodzielna bramka. Zdobywca numer 47 Igor Woś.
Proszę Państwa, Dawid! Dawid! 8 minuta spotkania, druga bramka dla naszego zespołu. Miejscowością grający z numerem 8, Dawid Lisowski. Zakończyła się na terenie zespołu gospodarzy 2 do nich oraz Dawid Lisowski. Thank you.
bramka dla zespołu Hełm. Jej zdobywcą, grający z numerem 9, Krystian Mroczek. Pierwsza bramka. I proszę Państwa, trzy zmiany w zespole. Polski 77, numer 11, Marcin Kumorek, boisko. Thank you.
zespołom, dziękujemy kibicom. A w dniu dzisiejszym zobaczyliśmy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. W imieniu organizatora dziękuję. Tak się bawi, tak się bawi. Siareczka. Powiem tak, na pewno przyjechaliśmy tutaj z bardzo dobrym nastawieniem i myślę, że nie mamy się czego wstydzić po tym meczu, bo przy piłce bardzo dobrze dzisiaj operowaliśmy te miejsca na boisku, gdzie te przestrzenie gdzieś tam dobrze wykorzystywaliśmy. Oczywiście się mierzyliśmy dzisiaj z zespołem bardzo jakościowym i w pewnych momentach czyli indywidualne błędy nasze w obronie pozwoliły przeciwnikowi też na strzelone bramki. My strzeliliśmy 3, można powiedzieć 2 po prostych błędach przeciwnika, ale tych sytuacji mieliśmy też bardzo dużo, nawet 10. Podjęliśmy rękawice i te sytuacje też dalej mieliśmy. Na pewno szkoda tej bramki na 4-3, ale punktem zwrotnym, bo to jest boisko, przynajmniej ja tak to widziałem, że ta czerwona kartka to był punkt zwrotny po prostu w tym meczu i tak jakościową drużyną, po prostu to wygrała gdzieś ta jakość, a myślę, że przy równej liczbie na boisku zaczęliśmy gdzieś w tej drugiej połowie mieć delikatną przewagę, no ale po czerwonej kartce niestety wszystko gdzieś musieliśmy i zmiany porobić trochę inne i kończyliśmy też w linii obrony, można powiedzieć, dwoma defensywnymi pomocnikami, ale na pewno to jest ten kierunek, ta droga, w którym musimy iść. Dzisiaj jest porażka jak najbardziej, ale jeśli tak będziemy grać z taką determinacją i bez piłki i z piłką, no to te punkty na pewno będą przychodzić częściej. Przede wszystkim cieszymy się, że wygraliśmy w stosunku 5-3. Jest to wynik niespotykany. Jako trener, czy my jako sztab wolimy takie mecze 2-0, 3-0, takie bardziej ułożone. Tutaj z tych zwrotów akcji było mnóstwo, ale powiedziałem chłopakom w szatni w pierwszej połowie, że ważna jest reakcja. Reakcja na pierwszą bramkę, gdzie strzeliliśmy sobie sami. Wiadomo, Igor popełnił błąd, ale tak naprawdę my chcemy grać od tyłu. Wiadomo, popełnił błąd pod tym względem, że nie popatrzył, gdzie jest Andrzej. Ale to już jest historia, na pewno drugi raz takiego błędu nie popełnimy. Też na pewno z tej drogi nie zejdziemy, będziemy starali się grać od tyłu odważnie, bo widzimy, że to przynosi efekt, strzelamy sporo goli. W ostatnim czasie też tracimy więcej tych bramek, ale tak te mecze wyglądają, są atrakcyjne dla kibiców, myślę, że o to chodzi. Kolejna rzecz jest taka, że strzeliliśmy też dziś 7 bramek, bo dwie pierwsze bramki strzelił Wodzi i Artym. Artym już jako bramkarz ma bramkę i asystę, także oczywiście do swojej bramki. Także śmiejemy się, że niektórzy zawodnicy z pola takich liczb nie będą mieli przez cały sezon. Także tutaj jest to trochę sytuacja kuriozalna i na pewno musimy nad tym pracować, bo są błędy indywidualne, brak koncentracji. Myślę, że jakość jest też jeszcze w wielu aspektach do poprawy, no ale po to są treningi, żebyśmy nad tym pracowali. Wolimy coś zrobić, żeby nie wyszło, niż czegoś po prostu nie robić, żeby nas gdzieś strach nam pałętał nogi. No, na pewno to nie jest nasza droga. Mierzyliśmy się też z bardzo dobrą drużyną, która bardzo dobrze gra w ataku szybkim, czy to po swoich stałych fragmentach, czy to z gry. Myślę, że w dużej mierze gdzieś stałe fragmenty, te ataki szybkie ograniczyliśmy, ale mieliśmy problemy też w innych aspektach, gdzie Chomianka też tych sytuacji stworzyła jeszcze kilka. My oczywiście też kilka jeszcze stworzyliśmy, ten wynik mógł być jeszcze wyższy, pomimo tego, że jest bardzo wysoki. Ale myślę, że to też takie wyniki, taka gra.
przyciąga kibiców na trybuny. Dziękujemy im po raz kolejny za obecność. Myślę, że wszystkim wydaje się, że ten sezon już jest skończony. Mamy 10 punktów do wieczystej, na pewno będziemy chcieli być jak najwyżej, będziemy grali w każdym meczu o zwycięstwo, także no z naszej strony na pewno jest zapewnienie tego, że tutaj nie będzie żadnego odpuszczania, kalkulowania. Gramy na dwóch frontach, bo gramy jeszcze w Pucharze. Także my chcemy wszystkie mecze wygrywać, żeby siarka w każdej hierarchii pięła się w górę i myślę, że w tym kierunku to musi iść.